chyba lepszego debiutu. Nie udało się chyba. Mógł być lepszy, bo mogliśmy wygrać wyżej, ale cieszmy się, bo po serii porażek w końcu wygrywamy. Żal troszkę tych sytuacji w pierwszej połowie, bo mieliśmy też ze dwie czy trzy, gdzie można to było podwyższyć w pierwszym kwadransie czy 20 minutach. Mecz by się inaczej ułożył, ale dramaturgii nie brakowało, bo Parka też pokazała, że nie na darmo ma 8 punktów w tabeli. W końcu nie jesteśmy bezdomni i mam nadzieję, że będziemy budować twierdzę tego stadionu. Czy publiczność była waszym 12 zawodnikiem? No, jakbym powiedział, że nie, to chyba bym był oszołomem. Także jak najbardziej życzylibyśmy sobie tego, żeby kibice tak nas dopingowali w każdym meczu. Oczywiście, że kiedyś musi być ten pierwszy raz. Dobrze się stało, że to chyba było dziś. No chyba nie było lepszego momentu na to, żeby przerwać złą pasę, jak nie dzisiaj na otwarciu stadionu, przy takiej publiczności, przy takim przeciwniku. Z całym szacunkiem dla Arki, ale no, byliśmy na tyle zdeterminowani, że było im ciężko. Wierzy pan gorąco w to, że teraz będzie lepiej, tym bardziej z chwilą, kiedy będziecie grać tu na tym obiekcie? Jakbym nie wierzył, to profesor pewnie też by podjął inną decyzję, a tak wiara czyni cuda i ja się cieszę, że przez te 6 meczów dużo mi to dało, dużo mnie nauczyło. Jestem bardzo silnym facetem, się okazuje, bo myślałem, że tak nie jest, ale jesteśmy z tymi chłopcami, pracujemy dalej, za tydzień jedziemy do Lubina. Trzeba zrobić wszystko, żeby tą pasę taką, jaką miałem w Bełchatowie w zeszłym roku, może by ją powtórzyć, aczkolwiek no, będzie bardzo trudno. Na koniec meczu machałeś flagą Krakowi. Czułeś się, jakbyś zdobył jakiś szczyt razem z zespołem i razem z klubem? No myślę, że klub zdobył szczyt, budując taki piękny obiekt. Przecież jeszcze tutaj można zobaczyć na tych telebimach, jak wyglądał ten stadion. Mamy europejski stadion. Mam nadzieję, że będzie europejska drużyna kiedyś. Dzisiaj byłeś jedynym zawodnikiem, który, można powiedzieć, jest tego sortu, który piął się z Krakowią od najniższego szczebla w górę. Jakie to jest uczucie? No jesteś w zasadzie takim ostatnim Mohikaninem z tej starej kadry. Końcówki nie słyszałem. Natomiast tak, byłem jedynym grającym, bo drugim zawodnikiem jest Darek Pawlusiński, który niestety nie zagrał dzisiaj. Także pamiętamy te czasy nie najlepsze dla Krakowi pod względem no właśnie tego stadionu i infrastruktury tego. Także doczekaliśmy się pięknego stadionu i tak jak mówię, no, mam nadzieję, że będzie on nam przynosił szczęście, będziemy zdobywać komplety punktów.